Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Maćko Gospodarz. Dzisiaj zajmuję się już odpowietrzaniem. No to tak, na dole zasilanie, druga rurka tu idzie do filtrów i od filtrów do pompy. Tu jest nadmiar, tutaj jest nadmiar do wtrysków oczywiście. No i tutaj sterowanie z kolektora do korektora dawki. No i tutaj mamy zegarek turbo do ładowania. Zobaczymy. Została jeszcze milinka motogodzin do podłączenia, no ale to tam za chwilę. No i tutaj już podjąłem pompowanie. Tu jest powrót, tu zasilanie, dwa wężyki, banieczka. Bardzo proste, nic trudnego. Olej w silniku jest. Shell Rimula oczywiście. No i tutaj już chwilkę pompuję. No i weźmiemy teraz tutaj 17 trochę popuścimy. Zobaczymy, ile wyleci powietrza. Coś tam leci powietrza. No, widzicie, troszkę kapie. Już ładnie zaworek odbija. Teraz tak, przygotowuję sobie na wszelki wypadek na przedłużce i na odkręcanie 17. W razie draki, gdyby ciągnik nagle oszalał, dostał głupie obroty, nie powinno się to zdarzyć, ale w razie draki, to tutaj trzeba szybko wykręcić tu tą śrubę i odciąć dopływ paliwa. Klucz tutaj jest przygotowany w razie potrzeby. Tą 17 tu też zabieram. Troszkę jeszcze podpompuję. Bo już słychać, że cały czas zaworek odbija. Dobra. Dam mu 5 minut przerwy, niech się odstanie i za chwilę znowu podpompuję, zobaczę, co się będzie dziać. A w międzyczasie wleję trochę płynu do chłodnicy. Thank you.
Zobaczymy, co zegar pokaże i go gasimy. Na razie nic. Nie pokazuje. Nie wiem czemu, ale myślę dlatego, że nie jest pod obciążeniem, ale silnik wkręca się mega. Także powiem wam, coś z tego będzie. Będzie żył. No, tutaj nie jest pod obciążeniem, to nie będzie dmuchał. Wiadome. No, ale odpalenie jest. I to jest najważniejsze. Minął następny dzień pracy. Zobaczcie, co tu jest. Maska, obrzeża, zbiornik. Podłoga już wylądowała. Dźwignie zmiany biegów, słuchajcie. Klapka na tumiku była prędzej. Teraz atrapa tutaj maski. Ale muszę się wstrzymać, bo nowe lampy chcę założyć, bo tamte już niestety nie wytrzymały. Słuchajcie, tutaj komplecik uszczelek Ursus. Uszczelki krążelitowe. Bardzo polecam, super materiał. No to akurat mam, bo chciałem tam skrzynię pośrednią tam robić i ten, ale tego nie będę robił, bo jest ok. Miałem odpalone, skrzynia jest zalana już olejem. Słuchajcie, mikropompka pokazuje mi ponad 10 bar. Jak na mikropompkę to ogólnie jest dobrze. Właśnie po to jest ten zegar, a ten zegar od hydrauliki będzie tylko wskazywał w momencie, gdy będzie ciśnienie w układach wężach, bo jest taki swobodny spływ, że w ogóle nie chcę pokazać ciśnienia na zegarze podczas pracy, tam jest chyba może do 15 dojdzie. No i niestety, ale będę musiał znowu podłogę zdjąć. A dlaczego? Bo, że tak powiem brzydko, popierdzieliłem węża. Wąż, jeśli chodzi o sterowanie na prawo-lewo, to jest dobrze. No ale naciskam dźwignię do dołu, a się podnośnik podnosi. No to tak raczej być nie może. Bym się mógł pokusić obrócić joystick, ale czy ja wiem. Wtedy ta dźwignia od tak zwanej tu, zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Dźwignia od tak zwanej blokady sekcji wtedy będzie mi tutaj wystawać, a tego... No dobrze, Zetor opuścił warsztat, chodzi tam na zewnątrz, spokojnie się tu dociera teraz. No i jak widać, pozostał ten burdel do posprzątania. No wiadomo, tu na stole jest wszystko, klucze, części stare i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, śmieci. Wanny z olejem, olej został już zlany do baniek. Trzeba będzie to jeszcze dobrze wyczyścić. Tutaj wszystko pozamiatać, posprzątać, poukładać klucze. To co na złom, to na złom. I co mnie jeszcze czeka? No, czeka mnie spawanie oto tych haków. Tutaj są ramiona. Tym już zajmę się jutro. Dzisiaj mamy już późną godzinę. Chcę tutaj dzisiaj jak najwięcej ogarnąć. Zetor oczywiście noc spędzi na dworzu. Zobaczymy jutro, jak odpali. Teraz jest akurat 0 stopni. Zobaczymy, co będzie jutro.
Dobra, mamy kolejny dzień. Zrobił się nowy burdel na warsztacie. Zostało posprzątane, no i teraz robimy dalej. Mam tutaj już ramię jedno przygotowane, poheftane do spawania. Tutaj akurat nic nie nagrywałem, kamera była w domu, ale może do rzeczy. Tutaj na haku są fazy. Hak jest oczywiście Waryńskiego, kategoria trzecia HD. Tak jak na tej plakietce tutaj pisze, że te powierzchnie tutaj są utwardzane specjalnie po to, żeby wydłużyć żywotność tego haka, oczywiście. Haki są na pewno robione na maszynach CNC. Teraz tak. Tutaj te elementy, wkłady są dostępne do kupienia w każdym sklepie, który prowadzi, jak to się mówi, galanterię o firmy Waryńskiej Ursus. Są do kupienia te zestawy naprawcze. Między innymi dlatego zdecydowałem się na haki Waryński. No i jedne z nielicznych, bo już montowałem różne haki, co prawda nie tylko u siebie. I posiadają tutaj już fabrycznie tu oto tą fazę. Niektóre po prostu tej fazy nie mają, trzeba zrobić samemu. Albo po prostu trzeba po całej długości tutaj sobie naspawać i wtedy przyłożyć. Tutaj akurat hak jest lekko, że tak powiem, skręcony zgodnie tutaj z tym uchem, tak? I tutaj powstała ładna szparka. Z tej strony nie ma jej, ale jest faza, będzie wszystko ładnie przetopione. A tutaj, jak widzicie, proszę was bardzo, o, jest zostawiony odstęp. Tutaj jest troszkę większy, tu troszkę mniejszy wyszedł, bo tak może krzywo dociąłem, no ale to tak mało ważne. Tutaj jest odstęp na pewno 1 mm. Grubość tarczy do cięcia. Tarcza tutaj swobodnie sobie wejdzie. Tak to zrobiłem po to, aby wykonać odpowiedni przetop po całości. Ten otwór, który tutaj był, widzicie, mam zaspawany całościowo. Jest on zaspawany dlaczego? Rozbiorę drugie ramię i wam pokażę dlaczego. No i zobaczmy, jak wygląda ramię prawe. Prawe jest trochę mniej zużyte tutaj. Ale widzicie, jest zużyte, jest fasolka, tak? I dlatego tamten otwór został zaspawany. Tutaj widzicie również, jest wszystko wybite, zużyte, wyeksploatowane. O, tutaj jest trochę po tej stronie bardziej. Tu też. No i to niestety trzeba wyrzucić. Tamto ramię skróciłem dokładnie tutaj, w tym miejscu. O, dokładnie tu. I z tym zrobię tak samo. Ale najpierw zabiorę się za spawanie oto tamtego ramienia. No i jak się za to zabrać? Powiecie, co? No myślę normalnie, tak jak zawsze się zabieram za spawanie. Czyli po prostu trzeba się za to zabrać. Po całym spawaniu tutaj oto ten róg zostanie w ten sposób tutaj właśnie. Nie wiem, czy kamera to odda. Widzicie? O! Zostanie tu tak ścięty i z tej strony również, lub tutaj po prostu dodam małego klina. Aczkolwiek chyba w sumie o, takie coś tutaj utnę i takie coś tutaj dołożę. Tutaj są fazy, może nie są zbytnio jakieś duże, no ale wiecie, ja mam spawarkę, która ma 380 amper prądu maksymalnego. No co prawda na takim amperażu nie będę spawał, no ale gdzieś grubo ponad 250-270 na pewno. I tutaj naprawdę ja to przetopię. Dobrze, moi drodzy, i tak prawie zleciał dzień, jest już ciemno na dworzu.
No i mam gotowy. Oczywiście gotowe prędzej, ale jeszcze tam kilka innych rzeczy robiłem. Tak to tu się prezentuje. Trochę jest oszlifowane. W sumie mogłem tutaj jeszcze jeden spaw pociągnąć. Aczkolwiek jeszcze mogę. Tutaj tak wygląda. Nie szlifuję tego do równego, bo nie ma sensu. Tutaj stawiłem ten klin, jak mówiłem prędzej. No i słuchajcie, się zdziwiłem trochę, bo dużo haków spawałem komuś i nie tylko Waryńskiego, ale i różne niestety. Powiem wam, kategoria trzecia Waryńskiego ma tutaj zabezpieczenie na śruby M8, co często się zdarzało na śruby M6. Także też duży plus, jest grubsza śruba, jest mniejsze prawdopodobieństwo wyrwania zabezpieczenia. No i tutaj oczywiście firma podczas malowania tego haka tutaj zabezpieczyła to taśmą, żeby tego nie szlifować, no ale ta taśma, folia jest tak mocna, że wam powiem, o, to jest malowane proszkowo i niestety ta folia się, słuchajcie, stopiła. Ona jest wtopiona, więc i tak trzeba to oszlifować, no bo nie będziemy przecież spawać na farbę, tak? No i tutaj mamy plakietkę, tak jak widzicie, tą czerwoną kreską, co jest zaznaczone, że to jest ta powierzchnia, zwiększona żywotność haka, ulepszenie cieplne, czyli hartowanie dodatkowe, tak? Ten stworzeń tutaj również jest utwardzony. No i wiadomo, łatwość montażu, no bo tutaj są te fazy zrobione, tak? Lepiej się spawa, nie trzeba tego szlifować. Inne haki też to posiadają, ale nie wszystkie. Dlatego mówię, akurat padło na Waryńskiego z mojej strony. Kilku osobom, co też spawywałem te haki, są zadowolone z nich. Dlatego po prostu decyzja była prosta. Zakładam hak Waryńskiego. Dobra ekipa, ruszył kolejny prace, kolejne ruszyły. Teraz będę ten otwór oczywiście tutaj zaspawywał calutki, po to, aby go się jak najlepiej wierciło na wiertarce. A tutaj sobie postanowiłem robotę teraz ułatwić i za wykorzystaniem palnika sobie dociąłem element. No i od razu go zukosowałem. No i będzie mnie czekać tutaj oczywiście szlifowanie, tak? Tam to zrobiłem, że tak powiem, może trochę dokładniej, bo obciąłem szlifierką kątową. Wyszło mi to równiej. Tu oczywiście szlifierką też ciąłem, żeby zrobić tak zwaną fazę. Tu zrobiłem palnikiem, gdyż sobie chciałem przyspieszyć robotę. Oszlifuję to, myślę, też będzie dobrze. Słuchajcie, nie ma co, że tak powiem, narzekać. Biorę się za zaspawanie tego otworu. Oszlifuję to, przygotuję. No i wtedy się już widzimy. Mam tu przyłapane. Tu palnikiem troszkę jednak krzywiej, bardziej krzywo wyciąłem. No i tu jest szczelina gdzieś taka dobra, prawie 3 mm. Ale spokojnie, zalejemy. Tutaj również wyszła fajna faza, elegancka, podoba mi się to. Teraz jak ja to zrobiłem. Tu mam oczywiście cełownik. No tutaj już go równo nie przyłożę, bo tam ta główka bardziej odstaje. Tu. Ale miałem go równo przyłożone bez haka. No i tutaj miałem, że tak powiem, bazę od tej tutaj płaszczyzny, tak? No i tym się bazuje. Oczywiście zostało zmierzone długość, czy jest jednakowe dwa ramiona. Są. Ten płaskownik dokładany również jest tej samej długości, może milimetr krótszy, właśnie czemu właśnie ta szczelina tu taka wyszła. No ale to nic takiego, że tak powiem. Będzie wszystko w porządeczku. No to co, moi drodzy? Trzeba się zabrać za spawanie. Ale... dobra, coś tu kamerę wam pokażę. Wykonam dwa pierwsze spawy. Mocno na przetop sobie chcę ustawić spawarkę.
Mam tutaj Maxtera 350 model, ale na tabliczce znamionowej ma 380 amper maksymalnego prądu spawania. No i teraz przerzucę na bieg czwarty, zostawię na ósmym, no i drut tutaj idzie ponad 7. Oczywiście nie ma w niej oryginalnej fabrycznej płytki, która miała tak zwane upalanie drutu, dwutakt, czterotakt. Wtedy tu była jeszcze regulacja gazu. I coś jeszcze, nie pamiętam, bo zostało to zamalowane. Szkoda, aczkolwiek mogło to zostać. Mówi się trudno, dobra. Tu jest podawanie drutu. Maszyna jest wiekowa, bo jest jeszcze tak zwana pomarańczowa. Jedna z pierwszych, jeśli chodzi o Bestera. Maszyna u mnie pracuje od 2017 roku. Powiem wam, miała dwie awarie płytki. W tym pierwsza jej awaria to była całkowita wymiana płytki na inną. Potem była druga awaria, była tej płytki, która jest. I w zeszłym roku miałem również awarię płytki, ale to już nie było aż tak bolesne. No i sprzęt pracuje, słuchajcie. Ma swoje lata, jest wiekowy, ale ciągle jest w użytku. Tutaj mieści się rolka 15-kilogramowa drutu. Niedawno była akurat zmieniana. Tutaj przeze mnie został dorobiony oto tu ten wózek, bo ten poprzedni już niestety uległ zniszczeniu. I tak to się tu, słuchajcie, prezentuje. Jest już po godzinie 20 chyba. No, 21. No powiem wam. Jak się człowiek zajmie robotą, to się zajmie robotą. No. Może tak jeszcze szybko, skąd sobie tutaj dopasowałem oto ten kąt. No i tak mniej więcej według tej oto końcówki, która była prędzej, sobie tutaj patrzę. Hak będzie przesunięty o 5 cm. Myślę, to zrobi dużą różnicę. I będzie dobrze. No to co? To trzeba brać się do roboty. Tak wygląda spaw, tu również, tu mi troszkę szybciej pojechałem, bo tam była większa szczelina. No i teraz odwracam na drugą stronę.
Tak wyglądają następne szpawy. Proszę bardzo. I teraz z powrotem odwrotka. Niestety tu mi trochę ręka uciekła. Tu pociągnąłem pierwszy i tu drugi spaw. I tutaj był najpierw tu i potem tutaj. Też troszkę uciekło, ale to nic, bo na górę przyjdą jeszcze trzy spawy. Tutaj również. Dobra. Następne dwie spoiny tu są. Tutaj również dwie. No i znowu odwracam ramię i spawam dalej. Ale to już chyba widzimy się po całym procesie. No i zobaczcie, zatorek sobie pyrka. Na razie jest wszystko w porządeczku. Wiadomo, do dokończenia jest kilka rzeczy. Jak jest rozgrzany, mikropompka na wolnych obrotach trzyma 9,5 bara. A już na dużych obrotach trzyma 11. No powiem wam, mogłoby być ciut lepiej, ale nie jest źle. Zegar wskazuje na 70 stopni, czyli tyle, ile przekłamuje zegar te 7-8 stopni. No tak niecałe 70, tak jest. O, widzicie? Czyli jest w porządeczku temperatura gdzieś 77-78 stopni. Na rozgrzanym ciśnienie jest 3 bary. Według mnie jest to ciśnienie książkowe. No i tu macie 500, gdzieś 800 obrotów na silniku w tej chwili. Tak to wygląda. Powiem wam, jest dużo ciszej w kabinie niż było. No ale co? O ty. Aha. Jedziemy się przejechać. Jak będę pod jedną górę, to dam kamerę na dach. Trochę dźwięku słyszeliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!